Witam was w kolejnym programie i ty możesz zostać współczesnym artystą. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bardzo ważnej kwestii, dlatego rozmawiamy na temat bezdomności. Sztuka nie tylko jest w galeriach, ale są także artyści, którzy wychodzą ze sztuką na ulicę, w przestrzeń publiczną. Takim artystą jest m.in. Krzysztof Wodyczko, który specjalnie stworzył swój pojazd dla bezdomnych, pojazd homelessowski. Teraz pokażę wam zdjęcia, jak ten pojazd wyglądał. Wygrzebałem go w największym śmietniku na świecie, czyli z internetu. Tak wygląda. O, proszę bardzo. To jest właśnie to zdjęcie. Tak wygląda pojazd homelessowski. Tutaj każdy Wodyczko zrobił to dla amerykańskich bezdomnych. I tutaj się w tym pojeździe homelessowskim, tak wygląda kolorowa fotografia, mieści cały dobytek bezdomnego. I tutaj może ten bezdomny spać i tu ma różne tam graty, prawda? Dobra, to jest kolejne zdjęcie. Wygląda to bardzo kurna. Wygląda to kurna kosmicznie, prawie jak łazik Curiosity na Marsie. I pomyślałem sobie, jak to oglądałem te zdjęcia, że kurna, to chyba w Polsce by się to nie przyjęło. Takie pojazdy homelessowskie to by się nie przyjęło. Gdyby jakiś bezdomny w Polsce, chociaż mogę się mylić, nie? Ale gdyby jakiś bezdomny dostał od Krzysztofa Wodyczki taki pojazd, to nie spałby tutaj w tym, ani nie przynosi swoich rzeczy, tylko pierwszą rzeczą, jaką by zrobił, to by było pójście na złom z tym i sprzedanie tego. No, więc, bo tutaj w tym jest pewnie dużo amelinium, prawda? Aluminium. I tutaj by dużo zarobił taki bezdomny na tym. Więc pomyślałem sobie, że w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak powinien wyglądać prawdziwy pojazd homelessowski, pojazd bezdomnego, który by się przyjął w polskich warunkach, prawda? No, więc dobra, to ten pojazd homelessowski odkładamy, kurna, między bajki. I teraz zaraz wam pokażę, jak powinien wyglądać prawdziwy pojazd homelessowski w Polski. Made in Poland. Dobra, poczekajcie chwilę. Tak wygląda, powinien wyglądać prawdziwy pojazd homelessowski, który się sprawdzi w polskich warunkach. Proszę zobaczyć. No niestety trochę napadało. Tutaj miał bezdomny magazety, pod którym można spać, prawda? Tutaj jest pojemnik na pety, a oprócz tego w tym pojeździe homelessowskim, pojeździe dla bezdomnych, zmieści się wszystko. Zmieści się między innymi codzienny utarg puszek amelinowych, aluminowych, prawda? I zmieści się taki karton. O, karton się zmieści, pod którym bardzo wygodnie może służyć można pod nim spać, prawda? I za materac, tak? No to się zmieści, a oprócz tego jeszcze taki może ewentualnie zmieścić się mały wózeczek na jakiś ewentualny inny złomik. W tym polskim Made in Poland pojeździe homelessowskim nie da się spać, ale od czego mamy ławki? Teraz wam pokażę, jak można na ławce fajnie spać. No, mamy ławkę i teraz możemy się przykryć tymi pojazdami amerykańskimi. O, homelessowskimi, wodyczkowymi. O, i leżymy na ławeczce, szafa gra, ładne niebo, prawda? I jest dobrze. Wesołe życie bezdomnego. O, dobra. Kończymy ten odcinek. Zapraszam do inspirowania się twórczością pana Wodyczki. Zapraszam do kolejnych odcinków
Ej, ty możesz zostać współczesnym artystą? Zapraszam do robienia sztuki, która wychodzi poza galerię, wychodzi przestrzeń publiczną. Zapraszam na kanał mojego brata i... macie jakieś drobne na wino?